Disco polo to muzyka, która potrafi łączyć i dzielić ludzi jak żadna inna. Zdania na jej temat są skrajnie podzielone. Łukasz Golec zapytany, co on uważa o tym gatunku muzyki, nie musiał się ani chwili zastanawiać, ma wyrobione zdanie. Disco polo ma swoich wiernych fanów, jak i zagorzałych przeciwników. Jedni nie wyobrażają sobie imprezy z inną muzyką, drudzy nie chcą jej znać. Do której grupy zalicza się Łukasz Golec? Muzyk bez wahania powiedział, co myśli o tym gatunku. Łukasz Golec fanem disco polo? Dziennikarka Pikio.pl spytała Łukasza Golca wprost, co sądzi o disco polo. Odpowiedź była stonowana. Jak się okazało, góral nie zachwyca się taką muzyką, ale też nie darzy jej nienawiścią. Szanuje gust innych i akceptuje polskie disco jako gatunek muzyczny. Na pewno nie jest to moja bajka. To nie jest moja ulubiona jakaś tam muzyka. Nie mam wyrobionego zdania, bo to jest tak szerokie pojęcie, muzyka disco polo, że tutaj właściwie w dwóch zdaniach ciężko to opisać. No jest, była, jest i będzie. Jedni to kochają, a inni przechodzą obok tego obojętnie. Kropka. Trudno mi się wypowiedzieć jednoznacznie o tej muzyce. Wiadomo, są przeboje, ale żebym był takim wielkim fanem to chyba nie, odpowiedział muzyk. Disco polo nie ma głębi. Kolejne pytanie dotyczyło disco polo w kontekście zabawy. Zapytany, czy umie się bawić do tej konkretnej muzyki, Łukasz Golec odpowiedział bardzo zdecydowanie. Okazało się, że przykłada bardzo dużą uwagę do tekstu. Choć zespół Golec i orkiestra zasłynął raczej z prostych, nieco zabawnych melodii, nasz rozmówca przyznał, że lubi, gdy tekst jest głęboki, ma drugie dno. Według niego, tekstom disco polo brakuje głębi. Jak zauważa muzyk, każda osoba ma swój indywidualny gust, w który trzeba trafić. Dzięki temu każdy gatunek znajdzie swojego fana, od jazzu po klasykę. Wyznał także, że zna prywatnie kilku muzyków disco polo i bardzo ich lubi. Jak mówi, to bardzo mili i sympatyczni ludzie. Najbardziej zaskakujące słowa padają jednak na koniec wypowiedzi. Łukasz Golec zdradza, jaki gatunek muzyki jest jego ulubionym. Wolę jazz i rock and rolla. Stwierdził Łukasz Golec. To dosyć zaskakujące wyznanie. Nikt się chyba nie spodziewał, że grający na trąbce Golec najbardziej lubi słuchać rock and rolla.